No, momentami tutaj druga jest trudna. Tu z zewnątrz tak nie widać, ale w środku to lepiej jak jasna cholera. Bezcenne, warto było przyjechać. Chociażby dlatego było warto przyjechać do Afryki. Mamy w Polsce takie powiedzenie: trawa po pas. Tutaj trawa to jest wyższa niż nasz złomek, dosłownie. Taka jest wysoka. Zobaczcie, po prostu przewyższa mnie i to o dobre pół metra, co najmniej. I po prostu przykrywa samochód, tak jakby stał tutaj w tym miejscu. No i mieliśmy tutaj spokojną noc tak naprawdę. Rzecz biorąc, bo przecież tam wszyscy, jak to oni tutaj po zmroku się uspokajają, idą do domów. A chociaż grała jakaś muzyka gdzieś tam niedaleko, w jakimś klubie. No ale to nieważne, tutaj nikt nam nie przyszedł. Pierwsze miejsce, które nim mieliśmy, komitetu powitalnego. Bardzo miła odmiana. Lubimy tych ludzi, ale też to jest troszkę uciążliwe. A jak więc spokojnie. Zjemy śniadanie i jedziemy dalej. Raz jeszcze podejmie próbę kupienia warzyw. Tutaj wyjątkowo piękne pomidory mają i mają ziemniaki, co też w wielu miejscach tych ziemniaków nie ma. Tak więc weźmiemy ziemniaki, bo z ziemniaków to dużo rzeczy można zrobić, nie? I znalazłam jeszcze jedną puszkę gulasz supę, taką co kupiliśmy w Austrii. Tak więc jak dogotujemy do tego ziemniaków, to będziemy mieli co jeść na dwa razy. Jak się od razu zrobiło tam gęsto, przyszły inne panie, przyszły dzieci, zobaczcie jak one się bawią, widzicie, w wielu miejscach widzieliśmy, tutaj nadal dzieci bawią się po prostu kółkiem, patykiem sobie po prostu to kółeczko toczą, no niestety. Jak tam, oskubały cię bardzo? Chciałem dać 30, ale mówi 40, okej, dam ci 40, ale wezmę sobie ekstra pomidora. Generalnie, tak jak mówię, oni sobie ustawili 40, to jest 5 dolarów. Nieważne co ty weźmiesz, ale po prostu za wszystko 5 dolarów. Tak, tu są tylko dwie ceny. Jak weźmiesz trochę więcej rzeczy, to jest 10 dolarów, a jak weźmiesz tak troszkę, to jest 5 dolarów. I nieważne co ty bierzesz. To jest wszystko jest albo 5, albo 10 dolarów. Co jest w ogóle po prostu od czapy, wiecie? Bo tak naprawdę rzecz biorąc, to ci ludzie, tutaj ja nie wiem, czy 2 dolary na dzień zarobią. A taka, co sprzedaje tutaj jakieś warzywa ze swojego ogródka, to jak ona przez cały dzień zarobi dolara, to jest naprawdę dobry dzień targowy. Tak więc ewidentnie to jest po prostu takie, wiecie, zdzieranie z białego po prostu, bo biały ma pieniądze i płaci. I wiecie, no, innym ludziom może to nie przeszkadzać, a nam właśnie to bardzo przeszkadza.
Krakowa. Tak więc dla nas jest to ogromny minus całej tej podróży tutaj po Afryce. I jak będziecie z kimś rozmawiać, ktoś może mówić, że piękna Afryka i było fantastycznie, no to wiecie... Nie był w Afryce. Nie posmakował prawdziwej Afryki, no tyle, tyle wam powiem. Moi drodzy, wygląda droga narodowa, jedna z głównych dróg tutaj w Gwinei. Tak więc jak mówiłam poprzednio, co chwilę jest asfalt, nie ma asfaltu, asfalt, nie ma asfaltu. Wprawdzie tam były krótkie kawałki, a tutaj już jedziemy kilka kilometrów przez takie właśnie piękne drogi offroadowe i dlatego pokonanie 100 km zajmuje praktycznie cały dzień. Jezioro tam jest. Masy. Na mapie w ogóle tego nie ma. Tutaj w ogóle tych rzek nie ma na mapach i właśnie takich różnych jeziorek, różnych rzeczy. Jakieś tam niektóre są, ale takie te większe, ale tych wszystkich jakichś mniejszych to po prostu nie ma, ale tutaj taka duża, po prostu nie wiem, to chyba rzeka. Nie wiem, czy będziemy tam bliżej jechać. Proszę, przez jedną małą rzeczkę jedziemy, ale to taka mała rzeczka. Bez problemu tu sobie przejedziemy. Albo i nie. Niebies. Right with the crossing, mate. Niesie taki patyk. Kobieta niesie, a mężczyzna sobie idzie. Twat. Można, można. And plenty of crocodiles. Teraz widzimy lepiej, to po prostu jest taka wielka rzeka, takie rozlewisko. Wydrzany. No takie wydrzany, no. Ja kiedyś opowiem bajkę o wydrzanach w Świnoujściu. Tutaj był wjazd do wody, ale nie wiem, czy chcesz jechać. Nie, jedziemy, bo my chcemy dzisiaj dojechać do takiego miasta. That speed, I'm not sure. No właśnie, tą prędkością zabójczą, jaką jedziemy, to my 100 km, nie wiem, czy jeden dzień zajedziemy tam. Opa. A ja kiedyś narzekałam, że ze Świnoujścia do Szczecina mi 2 godziny się schodziło. No, momentami tutaj droga jest trudna. Nie jest bardzo, bardzo trudna, ale taka, wiecie... Trudnawa, trzeba powoli.
No ręce cię teraz bolą, bo musisz bardziej na tych kamieniach trzymać kierownicę. Na low range nie jechałem w ogóle. A tu inaczej nie da rady. No spoko, jeszcze parę dni, parę tygodni i będziesz w Świnoujściu. Peace off! Cieszysz się, że wracasz? Po raz pierwszy, tak. Tak, po raz pierwszy niedźwiedź się cieszy, że wraca, że jedzie do Świnoujścia, bo on nigdy nie chciał tam jeździć. Pierwszy raz w życiu się cieszy, że do Świnoujścia jedzie. Bezcenne, warto było przyjechać, chociażby dlatego było warto przyjechać do Afryki. O, znowu przez rzeczkę płyniemy, taką jak tam. Ty, to my żeśmy tu nie byli? To wygląda tak samo. Nie, to, nie, tam było bardziej stromo. Jak my byśmy tutaj kiedyś? Jeden truck jest. No jedna droga, ale ja to już nie wiem, już sama sobie nie wierzę po prostu. Już mi mózg wydelepało po prostu. Lubi off-road, to kurczę, polecamy. Do Gini naprawdę warto dojechać. Bo tu nie ma dróg. Zmiana biegu. Warto dojechać, bo po prostu czy motorem crossowym, czy właśnie dobrym samochodem off-roadowym, to nawet jak ktoś lubi, to może mieć tutaj frajdę. Łapy bolą, No i dojechaliśmy. Dojechaliśmy w pole. Po prostu. Stwierdziliśmy, że dalej już nie jedziemy, bo nawigacja od chyba 2 godzin pokazuje nam, że mamy godzinę drogi, jeszcze godzinę 9 minut i nic, te kilometry nie ubywają, więc po prostu dzisiaj już nie damy rady. Piękny widok, jak widzicie, jakaś taka ładna góra tam jest i tutaj takie wielkie pole. No, wolelibyśmy, jakby tu była piękna zieleń, no ale jest jak jest, oczywiście wypalone gdzieś tam przedtem, a jakieś suchary wykoszone czy wydziubane przez zwierzęta, trudno powiedzieć, nieważne, nie jest źle, byliśmy w gorszych miejscach, ale też byliśmy w lepszych. Wiecie co? Właśnie żeśmy się zorientowali, że wcale żeśmy nie jechali tą główną drogą, tak jak chcieliśmy jechać. Bo my żeśmy zaczęli gdzieś mniej więcej tu i mieliśmy jechać tą drogą tutaj i tu do tej miejscowości Dalaba. Ale jak widzicie, jesteśmy w połowie drogi, zupełnie na skróty jakby, czyli nawigacja nas tutaj poprowadziła, nawet nie wiem w którym momencie. I faktycznie tutaj teraz pokazuje się taka mała droga, której przedtem nie było widać w ogóle, nie? Jak powiększałam mapę, to przedtem ta droga się nie pokazywała. A teraz tu gdzieś nas właśnie wyrzuciło na tą drogę i żeśmy tą drogą pojechali. No w sumie wiecie, no fajnie było, piękna trasa. Jak widać jeszcze kawałek przed nami, żeśmy jakby przejechaliśmy pół, można powiedzieć. Więc kawałeczek jeszcze jest przed nami tej drogi. No i pewnie jutro do tego Dalaba
Dojedziemy. No nic nie szkodzi. Miejsce w sumie teraz stwierdziliśmy, że jest bardzo fajne. I chyba najlepszy widok, jaki do tej pory mieliśmy na pewno w Gwinei i chyba jeden z lepszych w Afryce. Niech nie zmylą Was ujęcia z drona, bo wygląda spektakularnie. A tak blisko, jak się popatrzy, no to, że tak powiem, jest mniej spektakularnie. No, no ale to natura, nie? Natura trochę niestety tknięta ręką człowieka, bo wszędzie tutaj właśnie widać wypalenia. To wszystko było, widzicie, podpalane. Tak więc dużo jest miejsc, gdzie właśnie te trawy są wypalone. No szkoda. To nie wygląda tak ładnie, nie ma żadnych dużych drzew, są tylko takie krzewy i tam troszkę takich drzewek właśnie, ale no, troszkę szkoda, ale już taka ta Afryka jest. Popatrzcie, tutaj jest wszystko wypalone, wszystko, po prostu pogorzelisko, gdzie okiem nie sięgnąć. Popatrzcie tutaj, widzicie? Wszystko jest podpalone. To nie, że ja coś tutaj kłamię, oszukuję, że jakaś susza, że brak wody. Tutaj jest pełno wody. I głupi ludzie. Wszystko spalone. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał. Zmontuję coś do jedzenia i szału nie będzie, bo no, znowu nie udało się za dużo kupić. A to jest... Uwaga, o Jezu. Ja odeszłam tam trochę od samochodu, bo tam znowu chodzi burczy mucha. Zostało mi trochę fasoli, tak więc wykorzystam to, co zostało. I jeszcze mam jedną fasolę w puszce. To są pomidory, które kupił niedźwiedź i bakłażan. No jak widzicie, taki no jest jaki jest. Tutaj uwaga, bo Tobi chce mi podkraść placki. Zostały mi takie 3 placki. Wcześniej żeśmy kupili takie placki i zjedliśmy dzisiaj na śniadanie z dżemem, a teraz zrobię takie tortille z tych placków i nie mam innego wyjścia, tylko muszę podkraść pieską to, co im nagotowałam. Ten ryż, to jest czysty ryż z tym warzywkiem, z tym korzeniem, właśnie mi się przypomniało, oni tutaj nazywają go kasawa, a to tak naprawdę jest maniok. My znamy to pod nazwą maniok, czyli to te białe, które tutaj jest. I po ugotowaniu to nie jest takie złe. To mniej więcej jak ziemniak, nie? Nasz ziemniak też w sumie nie ma dużo smaku, ale jak go doprawisz, no to już wtedy smakuje. Tak więc to wszystko razem przyrządzę, to podzielę na pół, pół będzie dla nich, pół dla nas. I z tym zrobię taki, no, takie nadzienie do tych rapów. Więc damy radę, przeżyjemy.
Bela jest chora. Już drugą noc mi wymiotuje i po prostu... O, i taka jest... O, przytul mnie. Ale wiecie co? Ja tutaj na szczęście mam lekarstwa. Bo właśnie jakieś takie podstawowe to warto zawsze ze sobą mieć. I dobrze, że mam, bo teraz widzicie, tu nie ma żadnych weterynarzy. I jakbym nie miała, to co ja bym zrobiła? Ja nie wiem, co byśmy zrobili. No. Mam tutaj taki żel zalecany przez weterynarza. Tu mi kiedyś tam pani w Gruzji poleciła. On jest na właśnie różne toksyczne substancje, które mogą być w jelitach. Ono eliminuje te toksyczne substancje. I taki preparat to taki jest takie mleczko na wymioty. To zaraz jej tu podam. Mam strzykawkę, nabiorę trochę i do pyska i heja, zobaczymy. No, powiem wam, że jest lepiej, ale nie jest dobrze. Tak więc Bela tutaj generalnie rzecz biorąc już teraz przestała wymiotować i jakby wygląda na to, że może chyba najgorsze jest za nami. Ale nie ma apetytu i taka jest strasznie przygaszona i tak się martwię. I żeśmy stwierdzili, że nie będziemy tutaj po prostu, bo mieliśmy tutaj zostać dłużej. Chcieliśmy tutaj posiedzieć 2-3 dni, bo takie fajne miejsce, tak jak wam powiedziałam, mimo tego jak tu jest, to jest takie najlepsze miejsce, jakie mieliśmy w Afryce. Ale boję się, że po prostu może być potem za późno, bo tutaj w Gwinei to nie ma szans na jakiegoś weterynarza. Więc jakby jednak trzeba było interwencję weterynarza, to musimy być bliżej. Więc będziemy wracać w stronę Senegalu. Jak ona się będzie czuła dobrze, to po prostu coś tam jeszcze się zatrzymamy, zobaczymy po drodze. A jak jej stan zdrowia się pogorszy, to będziemy ciąć do granicy. Tutaj znowu jedziemy przez właśnie takie wykarczowane lasy. Wypalone, ten się powoli odnawia, coś tam odrasta, wiecie, ale no to jest po prostu masakra, no patrzeć na to wszystko, na to zniszczenie. Przecież tu żadnej zwierzyny nie ma, nic, nawet ptaków, niczego nie uraczysz po prostu. Owadów nawet nie ma tak naprawdę, rzecz biorąc za dużo. Zaraz tu wjedziemy pod górkę, to będzie jeszcze dobrze widać i to po prostu hektary. I czemu to ma służyć, słuchajcie? Przecież to nie jest jakieś poduprawy, ani oni nie biorą tego drzewa na budowanie, nawet zresztą tu żadne nie były duże drzewa, bo widać, że nie ma żadnych dużych pni drzew, tylko jakieś małe drzewka, czyli przez dziesiątki lat non-stop robią to samo, że po prostu wypalają to wszystko i jak trochę podrośnie, to znowu podpalą. I wiecie, ja to mam takie skojarzenia, bo ktoś może powiedzieć, że to jest brak edukacji, czy coś w tym stylu. Ale wiecie co? Indianie też nie mieli edukacji kilkaset lat temu, a mieli poszanowanie dla natury, prawda? Żyli w kulturze poszanowania natury. A tutaj wręcz przeciwnie. Taki tu ładny kawałek przed nami. No. Dobrze, że to z góry, nie pod górę. To jakoś tutaj powoli ojeny. O, oje. Chyba ten najgorszy już mamy ze sobą. Dobrze sobie radzi, nie? Tak w sumie.